Siema, ja jestem Nick, a to się to Nick the Player i witam w kolejnym filmiku Top 5. Każdy z nas grał kiedyś w grę, która nie sprostała oczekiwaniom i to właśnie takim grom poświęcona jest ta lista. Oto Top 5 gier, które najbardziej rozczarowały graczy. Miłego oglądania! Piąte miejsce zajmuje Destiny. Twórcy kultowej już serii Halo w 2007 roku odłączyli się od firmy Microsoft i zaczęli pracę nad nową marką. Było nią oczywiście Destiny. Hybryda strzelanki i RPGa w trakcie produkcji pochłonęła aż 500 milionów dolarów, co czyni ją najdroższą grą w historii. Nic dziwnego, że gracze oczekiwali fantastycznej produkcji. Jednak doświadczenie zespołu i góry pieniędzy nie wystarczyły, żeby Destiny było dobrą grą. Gracze z całego świata narzekali na słabą fabułę, mizerny voice acting oraz powtarzalny gameplay. Krytycy również nie przepadali za dziełem Bungie, wlepiając Destiny oceny na poziomie 7 na 10. Na szczęście rok po rozczarowaniu, jakim była podstawowa wersja gry, nadszedł dodatek The Taken King. Drugie DLC, czyli Rise of Iron, już nie było takie dobre, ale przynajmniej dodało więcej zawartości. Te dwa gigantyczne dodatki znacznie ulepszyły grę i dlatego Destiny ląduje dopiero na piątym miejscu. Czwarte miejsce przypadło dopiero co wydanej Mafii 3. Seria Mafia zapracowała sobie na świetną reputację, co przełożyło się na całkiem spory hype przed premierą trójki. Na początku wydawało się, że nowe studio odpowiedzialne za markę radzi sobie dosyć dobrze. Dobre trailery oraz obietnice rozbudowanej głębokiej fabuły nakręcały sprężynę hype'u jeszcze bardziej, aż w końcu sprężyna pękła w dniu premiery. Paskudna optymalizacja na wszystkich trzech platformach, masa błędów wszelkiej maści i nudny, powtarzalny gameplay sprawiły, że Mafia 3 przejdzie do historii tylko jako marny klon serii GTA. Szkoda widzieć tak dobrą markę w tak złych rękach i w tak złym stanie. Trzecie miejsce zajmuje Duke Nukem Forever. Chyba nie muszę tłumaczyć, kim jest Duke, nie muszę też chyba nawet tłumaczyć, czemu ta gra jest na liście, bo pewnie każdy z was już zna tą historię. Ale dla tych dwóch osób, które nie wiedzą, o co chodzi. Po 13 latach produkcji i trzech zmianach silnika napędzającego grę ogłoszono, że Duke Nukem Forever zadebiutuje w 2011 roku. Gdy gra wpadła na półki sklepowe, niemal automatycznie spotkała się z wszechobecnym hejtem. Najciekawsze jest jednak to, że według mnie nie do końca była to wina deweloperów. Duke Nukem Forever bardzo dokładnie odwzorował stare odsłony serii. Jednak od 1997 roku, w którym zaczęto pracę nad produkcją, rynek gier bardzo się zmienił, a wraz z nim zmieniły się wymagania graczy. Nie chcieli oni już archaicznych rozwiązań, prostego jak budowa cepa gameplayu i, bądźmy szczerzy, prymitywnych żartów. Duke po prostu został Duke'iem, a gracze oczekiwali chyba czegoś innego. Niemniej jednak gra rozczarowała praktycznie wszystkich, chociaż trudno nie rozczarować się po 13 latach oczekiwania. Watch Dogs spotkał los bardzo, bardzo podobny do Mafii 3. Najpierw była obietnica pięknej, rozbudowanej gry open world opowiadającej o hakerach, która miała rozłożyć GTA na łopatki. Potem rozczarowanie, ból i cierpienie. No dobra, może nie było aż tak źle. W każdym razie zupełnie tak samo jak w przypadku Mafii 3, gra działała niestabilnie, spotkać można było niekończącą się lawinę bugów, a fabuła pozostawiała dużo do życzenia. Drewniany główny bohater Aiden Pierce też nie pomagał, jego monotonny głos i brak jakichkolwiek emocji poza gniewem wynudził wszystkich na śmierć. Nawet system hakowania, który miał być wizytówką produkcji, okazał się zbyt banalny. Miejmy nadzieję, że Ubisoft wyciągnął wnioski z klapy, jaką było Watch Dogs i sequel naprawi grzechy poprzedniej odsłony. A na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu mogła znaleźć się tylko jedna gra. Oczekiwania co do niej były wręcz astronomiczne. A co z tego wyszło? Jedna kosmicznie wielka porażka. Pewnie większość z was już się domyśliła, o czym mówię. Mówię oczywiście o No Man's Sky. Poprzednie gry na tej liście były całkiem niezłe, pomijając cały hype dookoła nich. No Man's Sky to po prostu zła gra, której marketing opierał się na paskudnych kłamstwach. Jedyne co w tej grze wyszło, to generowane proceduralnie gigantyczne planety. Są one dosyć zróżnicowane i całkiem fajnie się je zwiedza. Problem w tym, że wszystko inne było zwyczajnie fatalne. Oparty na grindzie gameplay odstraszał graczy już po paru godzinach, a ci, którzy dotarli do końca tak zwanej fabuły, otrzymali cios prosto w twarz w postaci najgorszego zakończenia, jakie widział świat. Wymieniłbym wszystkie niespełnione obietnice i kłamstwa, które wciskano graczom przed premierą, ale zajęłoby to grubo ponad godzinę. No Man's Sky jest grą, która najbardziej rozczarowała graczy. Kropka. Chciałbym, by została ona zapamiętana jako sztandarowy przykład tego, jak nie reklamować gry. Zgadzacie się z tą top piątką? A jakie gry was rozczarowały? Odpowiedzcie mi w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie.